Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnej, nowej serii na moim kanale. Jest to tym razem oczywiście projekt pod tytułem Mass Effect. Tak jak tutaj widzicie, zakończyłem już właśnie grę Ryzen. I tak moi drodzy, tutaj sobie już trochę. Tutaj wiecie, tak sobie trochę dałem na wysoko, nie będę tutaj powiem wam komputera trochę wiecie, jak to się mówi, wiecie o co chodzi. I zobaczymy jak to będzie. Napisy mam włączone, wszystko. Zobaczymy właśnie jeszcze jak to będzie. Kiedyś grałem w to, ale powiem wam krótki czas. Krótki bardzo czas. Tutaj oczywiście się wcielamy w rolę Shepharda. I cóż, co jeszcze mogę wam tutaj powiedzieć? Aha, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem. Miałem w planach nagrywać, powiem wam, grę Gorki 02. Ale niestety się ona nie pojawi na moim kanale, ponieważ jak nagrywałem, pojawiał mi się taki, wiecie, malutki obraz, kurczę, tak jakby na środku ekranu podczas nagrywania, znaczy podczas oglądania, wiecie, tego, tam chyba było 3-sekundowy, ten materiał, co nie? I trochę to powiem wam tak, mnie kurczę troszeczkę, jak to się mówi, odstraszyło, że anulowałem po prostu, co nie, tę grę. Chciałem też oczywiście nagrać grę Cold War, Szpieg Zimnej Wojny. Tak samo, problem był. Myślałem, że zmienię tam, wiecie, w ustawieniach, w konfigu rozdzielczość, wiecie, 1366 na 768, co nie, bo taką mam, monitor mój ma. Taką rozdzielczość. Też właśnie lipa trochę, powiem wam, była z tym, z tym Cold War'em. Co jeszcze tutaj mogę wam powiedzieć? Nie wiem jak to wyjdzie. To jest bardzo długa gra. Tak się zastanawiam jeszcze, czy jak to się mówi, czy nagrywać, wiecie, ciągiem, czy jako, wiecie, materiał, to nie, że tam witam się i tam pół godziny, tylko właśnie też ciężko tutaj, wiecie, stwierdzić, ile nagra mi się ten materiał. O to chodzi właśnie też. Wiecie, zakończyć odcinek, co nie, tam widzimy się w kolejnym materiale i tak dalej, i tak dalej, wiecie, tak jak to u mnie jest. Właśnie, czy ciągiem, tak się jeszcze zastanowię, ale pierwszy odcinek się pojawił oczywiście jako jeden, znaczy nie ciągiem, tylko wiecie, tak i tak, początek i zakończenie, o, tak mogę powiedzieć. Co jeszcze tu mogę wam powiedzieć? Co do tych, właśnie, tak jeszcze kurczę, nad tymi starymi seriami się tak zastanawiam. Tak się zastanawiam właśnie. Miałem właśnie wrócić do tych starych serii, ale chyba w tym roku już to nie wypali. Tak powiem wam, już tak mam, taką mam ochotę, wiecie, na te inne gry, nagrywanie, co nie, tych materiałów z innych gier. Na pewno się pojawi jeszcze. Czy w tym roku to może tego Mass Effecta zakończę, tak myślę. Zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle. Bo na razie nie chcę tutaj, wiecie, zapeszać. I co jeszcze tutaj powiem? Chyba już nic takiego. Będę kontynuował, jak coś będę dopowiadał podczas grania. A teraz zaczynamy nową grę. Witamy w militarnej bazie danych Przymierza. Poproszono o poufne dane.
Ustanawiam bezpieczne połączenie. Potwierdzam bezpieczne połączenie. Okej, dobra. Zaloguj się, by wejść do swojego profilu. Czekajcie. Wprowadź nowy... O, może by kobietę zagrać. Wiecie co? Tak się zastanawiam, kurde, bo tak, wiecie, w tych grach jest tak, że większość jest mężczyzn. Czyż nie? Jak myślicie? Trochę będzie śmiesznie, powiem wam. Bo jak kiedyś... Ale to tak dla jaj sobie grałem, wiecie, w Medina dwójkę. Też kobieto. Jako mężczyznę pisałem. Tak się zastanawiam, kurde, mężczyzno... Nie wiem, kurde. No mężczyzna, powiem wam, może mocniejszy byłby. Ale... No nie wiem. Zaloguj się, by wejść do swojego profilu. Jane Shepard. Naprawdę. Nie, powiem wam. Zagramy jednak mężczyznę. Zaloguj się, by wejść do swojego profilu. O, wiem już jak się nazwę. No tak się nazwę, bo ja mam taką właśnie... No, nazwę na Steamie, co nie? Trochę będzie, powiem wam. Mogłem kobietę wziąć, ale już. Ale już. Ostrzeżenie. Wykryto błąd danych. Proszę, odtwórz profil. Rekonstruuj, co? Potwierdź historię przed służbą. O kurde, skąd mam wiedzieć? Halo? Ziemia? Czekajcie, sobie przeczytamy. Nie wiem, co tu wybrać jako propos. Twoi rodzice służyli w wojskach przymierza, swoje dzieciństwo spędziłeś na pokładach statków, stacjach kosmicznych lub wahadłowcach, przenosząc się z miejsca na miejsce. Kurde, nie wiem właśnie. Kolonia, urodziłeś się na Mindoir. Na czym? Na rubieżach. Kurde, ja to chciałem przeczytać o bieżach. Trawersu Attykańskiego, gdy miałeś 16 lat, Mindoir została napadnięta przez łowców niewolników, a twoja rodzina... No takie... Nie, to nie. Zobaczymy tę ziemię jeszcze. Wychowałeś się jako sierota na ulicach jednego z wielkich megalopolis na ziemi. W wieku 18 lat uciekłeś od życia. Tu w sumie wszystko jest o wojsku, kurde. Tutaj to jak... Aha, gdy miałeś 16 lat, Mindoir... Padnięta... Nie, weźmiemy może sobie przestrzeń, bo tu jest tak bardziej, powiem wam, rozpisane. Tak, to sobie weźmiemy. Potwierdź profil psychologiczny. O ja pierdzielę, co? Kurde, jak w tym, na przesłuchaniu. Przetrwanie podczas służby wojskowej. Kurde. Aha. Aha. I bezwzględność. Nie wiem, powiem wam szczerze. Przetrwanie? Nie wiem, czy to nic nie... Wiecie, nic nie wy... Znaczy... do gry, czy coś nie... Jak to się mówi, te słowo zapomniałem, no... No, ten... Jestem ciekaw, jak to później w grze będzie, wiecie, czy, żeby nie było żadnej lipy. Nie wiem, kurde. Aha. Czekajcie, ja tam wziąłem chyba przymierze? Potwierdź historię przed... A, potwierdź profil psychologiczny. Przestrzeń. Czekajcie, czy to coś jest mowa o tym przymierzu? Chyba nie. Tu jest mowa o przymierzu.
I chyba tylko... Nie. To Potwierdź weźmiemy. specjalizację wojskową. O kurde, co? Chyba żołnierz weźmiemy, powiem wam. Potwierdź identyfikację twarzy. Zmień wygląd, czekajcie. Oj, 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 jakieś, oj, 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 jakie to brzydkie są. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Ale te nohale takie brzydkie mają, jak nie wiem co. Gdzie jest ta pierwsza, ta postać, co tu była? Kurde. Potwierdź identyfikację twarzy. Aha, dobra, Ukończono zatwierdzamy. Odtwarzanie profilu. Zatwierdzamy tutaj już. Wybierzemy tak jak był, wiecie. Na początku nic nie będziemy tu zmieniać, powiem wam. Dobra, imię wujek, Szepard, przestrzeń. Dobra, reputacja, bohaterstwo, klasa, żołnierz. Wybierz. Aha, nie będę mógł... Dobra. Jakoś przeżyjemy. Kilkadziesiąt odcinków z tej gry. No i z tej serii. Potwierdzam identyfikację. Dobrze. Aha, dobra. Weźmiemy, tak myślę, na tym... No żołnierz weźmiemy, wiecie? Czekajcie. Aha, dobra. Akceptujemy. Będziemy oglądać wstęp do gry, co nie? A Shepard to podróżnik. Spędził całe życie na statkach kosmicznych. Jest urodzonym żołnierzem. Ma to we krwi. Rodzice byli oficerami marynarki. Dobrze się spisał podczas najazdu. W pojedynkę odpierał wroga aż do czasu przebycia posiłków. Tylko dzięki jego akcji Elysium jeszcze stoi. To fakt. Ludzkość potrzebuje bohatera. Shepard to najlepszy wybór. Zorganizuję spotkanie. Dobrze, przeczytamy sobie to. W roku 2148 badacze odkryli na Marsie pozostałości starożytnej pozaziemskiej cywilizacji. Owe tajemnicze artefakty ujawniły zdumiewające nowe technologie, które pozwoliły podróżować do najdalszych gwiazd. Podstawą tej niesamowitej technologii była siła. Mój dupa, nie zakończyły. Ech. Przekaźnik Arcturus Prime w zasięgu. Zaczynam procedurę skoku. Komandorze. Procedura rozpoczęta. Obliczam czas skoku oraz współrzędne cele. Przekaźnik gotowy. Mam detektor podejścia. Wszystkie stanowiska gotowe do skoku. Silniki sprawne, systemy nawigacji sprawne, pozostałe systemy sprawne, włączono tryb cichego lotu, dryf tuż poniżej 1500 km. 1500 to dobry wynik, kapitan będzie zadowolony. Nienawidzę tego kolesia. Nilus się pochwalił, więc go nienawidzisz. Umiesz trafić do wielkiego ucha podczas wizyty w kiblu, tak? I pewnie jesteś z tego dumny. A ja właśnie przeskoczyłem przez pół galaktyki i trafiłem w cel wielkości szpilki. To dopiero osiągnięcie. Poza tym obecność widma to kłopot. Nie podoba mi się, że tu jest i możesz nazwać mnie paranoikiem. Jesteś paranoikiem. Rada współfinansowała ten projekt. Mają prawo doglądać własną inwestycję. To wersja oficjalna. Tylko idioci w takie wierzą. Właśnie, tu też są takie opcje,
wybierania, wiecie. Dobra, nie wiem. Dość! Trwa misja, zachowujcie się. Przepraszam, komandorze. Joker, proszę o raport. Opuściliśmy przekaźnik masy, kapitanie. Systemy maskujące włączone. Wszystko wygląda w porządku. W porządku. Znajdźcie konwoje i podłączcie nas do sieci. Chcę, żeby raporty z misji trafiły do dowództwa przymierza, zanim dotrzemy do Eden Prime. To jest, kapitanie. Lepiej się przygotujcie, sir. Nilus już do was idzie. Już tu jest, poruczniku. Szybki. Przyślijcie komandora Sheparda na odprawę do pomieszczenia komunikacyjnego. Dobrze. Słyszeliście, komandorze? Już idę. Zauważyłeś, że kapitan zawsze jest taki trochę wkurwiony? Tylko kiedy rozmawia z tobą, Joker. O. Dobra, ja tu się muszę trochę nauczyć, powiem wam. Wiecie, tego wszystkiego i w ogóle, kurde. Kiedyś to gram, ale troszeczkę czasu tylko. Nie wiem, ile tam dokładnie, ale... To sterowanie pojazdem nawet, ja cię kręcę. Podsumowanie życiorysu, dobra, to damy spokój z tym. A, tu coś takiego jest, dobra. Jak to się, kurczę, włączało? Czekajcie. Nie leksykon, tylko mi chodzi o... Dobra, ja sobie tu zapiszę grę. Dobra. Czekajcie, to coś w ogóle pokazuje, jak na przykład chcę wczytać? Chwila. Aha, pokazuje mi, dobra. Ilość godzin i w ogóle. Dobra, ja sobie tu jeszcze muszę, kurczę, ten... zobaczyć. Dziennik, dobrze, kurczę, ten. Klikam, dobra, misję. Porozmawiaj z kapitanem. Okej, co jeszcze miałem, kurczę, sprawdzić? A, wiem już. Ja tutaj przerwę na chwilę nagrywanie, chcę zobaczyć, czy dźwięki są dobrze, wiecie, czy mnie dobrze słychać. Czy mnie dobrze słychać? Jeżeli nie, to zmienię tutaj jeszcze... Właśnie widziałem. Jeden szedł takim krokiem, jakby wykonywał ważne zadanie. I ten, zobaczymy i zmienię jak coś w ustawieniach. Dobra, jak to sobie tak, wiecie, przeglądałem urywki, to mnie słychać bardzo dobrze, gra tak samo. Dobra, czekajcie, tu jest ten Joker, tak? Joker pajac. To musimy iść te... chowaj broń! Nie strzelaj! Kurde, się przestraszyłem! Chowaj tę broń! Kurde, zaraz, bo muszę się tu nauczyć. Kurde, niepotrzebnie, żebym wystrzelił. Wyciągnij, schowaj broń, Q. Chowaj to, cholero ty. Ja pierdzielę. No! Coś ty zrobił. Gratuluję, komandorze. Chyba gładko nam poszło. Wybieracie się do kapitana? Idę przekazać mu raport sytuacyjny. Z całym szacunkiem, sir. Może od niego dowiemy się wreszcie, o co tu chodzi. Myślicie, że dowództwo przymierza ukrywa coś przed nami? Jeżeli mamy tylko wypróbować systemy maskujące, to dlaczego dowodzi sam kapitan Anderson? No i o co chodzi z tym Nilusem? Widma to elitarne jednostki. Najlepsi z najlepszych. Po co wysyłać kogoś takiego, w dodatku Turianina, na rutynowy lot próbny? Może uda mi się wyciągnąć z niego jakieś informacje. Powodzenia, komandorze. Dobrze. Czekajcie, miałem iść dalej, Eden, tak? Prime, pani doktor. Czekajcie, to nie jest miejsce, które odwiedzają widma. Nilus coś przed nami ukrywa. No to wariactwo. Mamy. Nie, to jest Nilus, halo. A jak sobie to... Komandorze Sheppard, miałem nadzieję, że przyjdziesz wcześniej. Możemy porozmawiać. Kapitan powiedział, że spotka się ze mną tutaj. Zaraz tu przyjdzie. Interesuje mnie Eden Prime. Słyszałem, że jest tam pięknie. Jestem żołnierzem, nie jakimś turystą. To coś więcej niż tylko punkt na trasie turystycznej, Sheppard. Eden Prime to symbol dla was. Idealny świat na krawędzi terytorium. Dowód na to, że ludzie potrafią strzec swoich kolonii, a nie tylko je zdobywać.
A przy okazji uważasz, że jest tam bezpiecznie? Jeśli masz coś do powiedzenia na ten temat, nie krępuj się. Twój lud nadal jest jeszcze naiwny, Shepard. Galaktyka bywa bardzo niebezpiecznym miejscem. Czy przymierze zdaje sobie z tego sprawę? Chyba czas powiedzieć komandorowi, co my tu właściwie robimy. To nie jest zwyczajny lot próbny. Ktoś mi w końcu wyjaśni, o co chodzi? Mamy zabrać z Eden Prime pewien ładunek. Misja jest ściśle tajna. Dlatego potrzebowaliśmy sprawnych systemów maskowania. Z pewnością istnieje powód, dla którego mi o tym nie powiedzieliście, sir. To rozkaz z samej góry, komandorze. Informacja przekazywana wybranym i tylko w razie potrzeby. Zespół prowadzący wykopaliska na Eden Prime odkrył jakiegoś rodzaju nadajnik. Proteański. Już tutaj tylko... Dobra. Myślałem, że proteani zniknęli 50 tysięcy lat temu. Ich dorobek przetrwał. Przekaźniki masy, cytadela, napęd naszego statku. To wszystko proteańska technologia. To może być grubsza sprawa, Shepard. Ostatnio, gdy ludzkość dokonała podobnego odkrycia, nasza technologia skoczyła do przodu o co najmniej 2 stulecia. Na Eden Prime nie posiadają nawet odpowiedniego sprzętu, żeby zbadać coś takiego. Dlatego musimy przetransportować nadajnik do Cytadeli. To nie tylko wewnętrzna sprawa ludzi, komandorze. To odkrycie może wpłynąć na wszystkie gatunki w Radzie. Czemu nie zatrzymaliśmy nadajnika dla siebie? Wy, ludzie, nie macie najlepszej reputacji. Uważa się was za samolubnych, a nawet niebezpiecznych. Zbyt chaotycznych, zbyt niezależnych. Zdobycie nadajnika i udostępnienie go do badań polepszy stosunki z Radą. Poza tym, inne gatunki wiedzą o proteanach więcej od nas. Nie jestem tu tylko z powodu nadajnika, Shepard. Nilus chce was ujrzeć w akcji, komandorze. Ma was ocenić. Dobra. O co tu chodzi, kapitanie? Przymierze od dawna czyniło starania, by odgrywać większą rolę w polityce międzygwiezdnej. Chcemy mieć coś do powiedzenia w Radzie Cytadeli. Widma reprezentują władzę i autorytet Rady. Gdyby człowiek wstąpił w ich szeregi, byłby to dowód uznania dla zasług przymierza. Udało ci się zatrzymać szturm podczas blicu. To nie tylko kwestia odwagi, ale i niebywałych umiejętności. Dlatego właśnie twoją kandydaturę zgłosiłem Radzie. Dlaczego Turianin chce człowieka w szeregach widm? Nie wszyscy Turianie gardzą ludźmi. Niektórzy widzą potencjał waszego gatunku. Wiemy, co macie do zaoferowania galaktyce i widmom. Bardzo trudno wybrać kogoś, kto ma poszukiwane przez nas umiejętności. Nie dbam o to, kim jesteś, Shepard. Oby tylko twoje zadania były dobrze wypełnione. Zakładam, że wyjdzie to przymierzu na dobre. Owszem, Ziemia na tym skorzysta. Dlatego liczymy na was, Shepard. Komandorze, muszę sprawdzić wasze umiejętności. Eden Prime będzie pierwszą z kilku wspólnych misji. Będziesz dowodzić oddziałem naziemnym. Dotrzecie do nadajnika i jak najszybciej dostarczycie go na statek. Nilus będzie wam towarzyszyć jako obserwator. Właśnie. Dlaczego ten nadajnik jest taki ważny? Bo wszystkie zaawansowane cywilizacje galaktyczne opierają się na technologii protean. Gdyby ludzkość nie odkryła zakopanych na Marsie proteańskich ruin, ciągle tkwilibyśmy na Ziemi. A tam był tylko niewielki magazyn danych. Kto wie, co można znaleźć w takim nadajniku? A jeśli to dane na temat broni? Plany, schematy? Nie możemy pozwolić, żeby to wpadło w ręce kogoś innego. Dobra. Na przykład kogo? Trawers Attykański nie jest najbezpieczniejszym sektorem w przestrzeni Cytadeli. Pełno tu piratów i grup przestępczych. Mogą zaryzykować atak na statek Przymierza, jeśli stawką jest proteański nadajnik. A w dodatku Eden Prime leży przy samej granicy z systemami Terminusa. Trawers Attykański jest pod ochroną Cytadeli. Jeśli systemy Terminusa zaatakują, zostanie to uznane za akt agresji. Teoretycznie tak. Lecz niektóre z gatunków zamieszkujących Terminus zaryzykowałyby wybuch wojny. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnie Rada, jest konflikt z systemami Terminusa. Dlatego chcemy uniknąć rozgłosu. Dobra. Proszę wydać rozkaz, kapitanie.
Powinniśmy zbliżać się do... Kapitanie, mamy problem. Co jest, Joker? Przekaz z Eden Prime, sir. Proszę spojrzeć. Wrzuć to na duży ekran. Na ziemię! Atakują nas! Mamy poważne straty, powtarzam! Mamy poważne straty! Zielonicy! Musimy się ewakuować! Przeciwnik pojawił się znikąd! Potrzebujemy... Po tym następuje zupełna cisza. Zero komunikacji. Nic. Przewiń do 38,5 i zatrzymaj. Raport sytuacyjny, Joker. 17 minut do lądowania. Brak innych okrętów w rejonie. Wprowadź nas szybko i po cichu. Misja właśnie się skomplikowała. Mała grupa uderzeniowa nie zwróci na siebie uwagi. To najlepszy sposób na zabezpieczenie nadajnika. Zabierzcie sprzęt. Spotkamy się w ładowni. Powiedzcie Alenko i Jenkinsowi, żeby się szykowali. Włączam systemy maskowania. Ktoś tu nieźle kopał, kapitanie. Komandorze, od waszej ekipy zależy powodzenie całej operacji. Ruszajcie w stronę wykopaliska. Co z ocalałymi, kapitanie? Pomoc ofiarom jest celem drugorzędnym. Przede wszystkim nadajnik. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 1. Nilus, idzie pan z nami? Pracuję sam. Tak będzie szybciej. Nilus dokona zwiadu. Będzie przesyłać nam raporty o sytuacji. Poza tym cisza radiowa. W pełnej gotowości, sir. Teraz misja należy do was, Shepard. Powodzenia. Dzięki. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 2. Wyskakuj ta, halo. Dobra, widzę, nas trójka jest tylko. Bezpiecznie, komandorze. Czekajcie. Nie wygląda to dobrze, komandorze. Wróg jest wszędzie. Proszę mieć się na baczności. Co ja rzuciłem? A to jest ten kajdan. Czekajcie, mam obszar iść. Czysty. Tędy chyba. O Boże, co tu się stało? Nie wiem. No dobrze idę, tak mi się wydaje. Tak. Dobra, najedź. Dobrze, tylko co by tu sobie wziąć, kurde. Może by... Pancerz bojowy. Punkty 4, aha. Dobra, i jeszcze może karabiny szturmowe. Będzie git. Czekajcie, tam coś jeszcze zostało. Teren bezpieczny.
przestarcie. Nie miał żadnych szans. Dopilnujemy, by został godnie pochowany. Teraz skupmy się na zadaniu. Tak jest, sir. Dobra, idziemy sobie dalej po wózku. Rób! Kurde! Dobra. Znajdziesz wiele spalonych domów, Shepard. Mnóstwo trupów. Muszę to sprawdzić. Spotkamy się w rejonie wykopalisk. Zestaw ulepszeń. A weźmiemy sobie. Czekajcie, jak to się włączało. To jest ekwipunek, dobra. Co my tu w ogóle. Aha, tu nic nie mamy. Dobra, na razie. Dobra. Zaczyna się zabawa! Dobra, świetnie. Nie pamiętam. Czekaj. Dobra, o to chodziło. Czekajcie, to chyba spacer się robiło. Nie, to jest... Czekajcie. Kurde. Czysto! I co z tego, że czysto? O ja pierdziele. Czekajcie, w którą stronę mam iść? Tamtędy. Dzięki za pomoc, komandorze. Nie sądziłam, że przeżyję. Ehe. Dobra, kim ty jesteś w ogóle? Sierżant Ashley Williams z 212. Wy tu dowodzicie? Raport sytuacyjny, Williams. Byliśmy na patrolu, kiedy nastąpił atak. Próbowaliśmy wysłać sygnał SOS, ale odcięli łączność. Od tego czasu walczę o życie. Gdzie reszta waszego oddziału? Próbowaliśmy zawrócić do nadajnika, ale wpadliśmy w zasadzkę. Nie wiem, czy ktokolwiek poza mną. Chyba tylko ja ocalałam. Wiecie, z czym mieliście do czynienia? Myślę, że to gety. Gety nie opuściły mgławicy od prawie 200 lat. Skąd więc się wzięły? Gety najwidoczniej przybyły po nadajnik. Wykopalisko jest niedaleko stąd, za tym wzniesieniem. Nadajnik wciąż może tam być. Przydałaby się wasza pomoc, Williams. Tak jest, sir. Czas na zemstę. Czas na zemstę. Ruszamy. Dobra. Weźmiemy sobie, czekajcie, co my tu mamy w ogóle. Gdzie? Zdejmuj hełma, halo. Nie zdejmuj hełma. Czekajcie, jeszcze sobie tu chciałem zobaczyć.
zobaczyć. Kurde. A, to wam tu nie mogę, dobra. Jeszcze jedną rzecz muszę, kurczę, zobaczyć, bo nie pamiętam. Chodzi mi o... coś takiego jak... Kurde, nie wiem jak to zrobić. Wiecie, żeby, kurczę, tutaj na przykład przy tej skale, wiecie, się schować. Ale nie ma, kurde, najgorzej. Dobra, ono mi się wydaje automatycznie chyba. Nadajnik jest na drugim końcu tego okopu. Dobrze, tylko się tu boję, że tu, kurde, zaraz. Dobra. Cholera ty. Świetnie. O kurde, tu jest, widzę. Gdzie się wpierdzielasz? Świetnie. Jeszcze jeden został tam. Świetnie. Kolejny poziom. Dobra, to będzie... tak jest. Dobra, co my tu mamy? Na pewno pancerz. Może by... O, tutaj się przyda. Urok. Nie, tego nie będę, kurczę, wiecie. O, zwiększa żywotność, przyda się. To miejsce wykopalisk. Nadajnik był właśnie tutaj. Musiał zostać przeniesiony. Przez kogo? Przez naszych? A może przez Getty? Trudno powiedzieć. Może dowiemy się więcej po zbadaniu obozu. Dobra. Myślisz, że ktokolwiek wyszedł stąd żywy? Może. Jeśli tak, pewnie ukrywają się gdzieś w obozowisku. Jest na samym szczycie wzgórza. Zmiana planów, Shepard. Niedaleko stąd jest mały port kosmiczny. Chcę go sprawdzić. Poczekam na ciebie. Czekajcie, tu coś, kurde, było chyba do... Jak ja mam tam wejść? Tędy. A tu coś mamy, skrzynię. Bierzemy wszystko. Tędy? Tak jest. Aha. Czekajcie, to było... F6, dobra. Obóz nie jest w najlepszym stanie. No nie. To dobre miejsce na zasadzkę. O kurde. O, ja cię kręcę. Żyją! Co te Getty im zrobiły? O kurde. Ja pierdzielę. Zombie. Kurde, to zombie to jest taki porąbany. Jeszcze został jakiś? A jak? Chyba został, na pewno. Czy nie? Te drzwi są zamknięte. Zamek szyfrowy jest zablokowany. Czekajcie, bo tu coś mi pokazują. Gdzieś mam przejść, ale... Gdzie? Aha.
A, już wiem o co chodzi. O kurde, źle. Wiem o co chodzi, wiem. O, shit. Dobra. Ludzie. Dzięki niech będą stwórcy. Dzięki niech... Szybko! Zamknąć drzwi! Zaraz wrócą! Nie martw się. Ochronimy cię. Dziękuję. Myślę, że będzie dobrze. Chyba wszyscy odeszli. Jesteś doktor Warren. Nadzorujesz tutejsze wykopaliska. Możesz nam powiedzieć, co się stało z nadajnikiem? Przewieziono go dziś rano do portu. Manuel i ja zostaliśmy, by zwinąć obóz. Kiedy nastąpił atak, Marines walczylibyśmy, zdążyli się ukryć. Oddali życie, by nas ocalić. Nikt nie przeżyje. Era ludzkości dobiegła końca. Jedynie trupy pozostaną. Dobra, nie, nic nie będę już z nimi. Williams, zabierz nas do portu kosmicznego. Nie możesz tego powstrzymać. Nikt nie może. Zapada ciemnie. Mrok wieczności. Cicho, Manuel, idź się połóż. Poczujesz się lepiej, kiedy lekarstwo zadziała. To idziemy dalej. O, panie. Tu nic nie ma już. No, kurde. No, byście zeszli z tego miejsca, proszę was. No, kurde. A gdzie mam dalej iść, halo? Bo nie mam zielonego pojęcia. A mam, dobra, mam drogę. Dobrze, moi drodzy, czekajcie, ile w ogóle ja... Trochę pewnie zajęło to nam przejście. Czekajcie, sobie zobaczę jeszcze tutaj. 27... 31 minut gramy. Dobra. Oho. Saren? Nilus. To nie twoja misja, Saren. Co tutaj robisz? Rada uznała, że przyda ci się w tej sprawie pomoc. Nie spodziewałem się getów. Nie jest dobrze. Nie martw się. Mam wszystko pod kontrolą. O kurde. Oh shit. Co to takiego? Tam w oddaniu. O kurde. To statek, ale wielki. O ja pierdziel. Dobra. Jeszcze tu przejdziemy do tego miejsca. Kurde. Żyje? Nie, chyba. Turianin? Znasz go? To widmo. Był z nami na Nor... Coś się poruszyło. Tam, za skrzyniami. Zaczekajcie! Nie strzelać! Jestem jednym z was! Człowiekiem! Prawie cię zabiliśmy przez to twoje skradanie. Przepraszam, nie skradałem się, tylko ukrywałem przed tymi stworami. Nazywam się Powell. Widziałem, co spotkało tamtego Turianina. Ten drugi do niego strzelił. Muszę wiedzieć, jak zginął Nilus. Ten drugi był już wcześniej. Czekał na przybycie twojego znajomego. Słyszałem imię Saren.
Wydaje mi się, że się znali. Twój przyjaciel nieco wyluzował i Saren go zabił. Strzelił mu w plecy. Dobrze, że mnie nie widział za tymi skrzyniami. Dokąd udał się Saren po zabiciu Nilusa? Wskoczył do wagonu i ruszył w stronę drugiej platformy. Pewnie szuka nadajnika. Wiedziałem, że ten nadajnik oznacza kłopoty. Wszystko się spieprzyło, gdy go znaleźliśmy. Najpierw pojawił się ten cholerny statek Baza, a potem nastąpił atak. Zabili wszystkich. Wszystkich! Gdyby nie te skrzynie, też byłbym już trupem. Jak to się stało, że tylko ty przeżyłeś? Dlaczego nikt inny nie próbował się schować? Nie mieli szans. Ja byłem za skrzyniami, kiedy rozpoczął się atak. Chwila. Byłeś za tymi skrzyniami jeszcze przed atakiem? Ja... Czasami muszę się zdrzemnąć, żeby przetrwać jakoś do końca zmiany. Kimam sobie za skrzyniami, w ciszy. Przeżyłeś, bo jesteś leniwy. Gdyby nie ta drzemka, pewnie byłbyś już martwy. Tak. Tak mi się wydaje. Nie chcę o tym myśleć. Ale głupo udaje, ja pierdzielę. Dobra. Musimy odnaleźć ten nadajnik, zanim będzie za późno. Dokładnie. Powinniście zabrać się kolejką towarową. Tam właśnie poszedł ten drugi Turianin. Ja nie mogę tutaj zostać. Muszę się stąd wyrwać. Oj. Ale jak ty, kurde, mogłeś spać? Jak ty żeś tu wlazł, to ja nie wiem. O, Medigel. Czekajcie, gdzie jest ten? Dobra, pełno żyćka masz, panie. Kurde. O ja pierdzielę. Kurde, ona mi zasłania widok. Czekajcie, tam jeszcze jeden jest. Dobra. Kurde, nie wiem, gdzie dalej iść mam. Czekajcie, bo tu chciałem wejść na te skrzynie. A, tutaj się spał. Ale jak on, kurde, nie widzieli go? Jakie to jest głupie. Dobra, idziemy dalej sobie powolutku. Kurde, ty. Co za... Nie trafię. Dobra. O ty cholero. Dobra, dzięki. Ten zrobić? Czekajcie. Leci niszczyciel getów, ale gdzie to jest? Czekajcie. Bo ono się ładuje tam. Kurde. Nie wiem, co mam tu wziąć im. Kurde. Czekajcie, bo nie wiem, gdzie to mi pokazuje w ogóle.
Kajdan, kajdan. Kurde. A, kajdan, czekajcie, już wiem. A, tutaj wszystko jest, dobra, już wiem. Tu też nie jest to. Kliknij moc. A, moc. Kurde, gdzie to jest w ogóle? Nadal nie wiem. Też nie jest to. Wiecie, że nie wiem. Kliknij prawym przyciskiem, aby... No dobra, ale... Kliknij moc rzutu, ale gdzie jest ten rzut? Ja nie mogę tego znaleźć w ogóle. Kliknij moc. Ja pierdzielę, rzut. Mam. On chyba nie żyje już. Spadamy. Kurde, spadamy, spadamy. Gdzie jest ten kajdan? Kurde. Żyjesz? Panie. A, nie mam kurde tego. Ajajaj. Tego żelu. O, tu coś mam, czekajcie. O, zestaw medyczny, przyda się. Dobra. To jest. Dobra, idziemy powolutku. Kontrola kolejki. Wiecie co, moi drodzy? My sobie tutaj zakończymy właśnie materiał. W kolejnym materiale oczywiście sobie tutaj wsiądziemy już do tej kolejki i będziemy kontynuować oczywiście naszą podróż. Cóż, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. I cześć.